Rozmowa dnia. Anna Czcińska, witam Państwa. Do końca roku trzeba obowiązkowo wymienić piece grzewcze pozaklasowe. Uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która ma na celu poprawę jakości powietrza. Tym samym wprowadza nakaz wymiany starego kotła na paliwa stałe. W regionie zrobiło to zaledwie 30% mieszkańców, informują radni Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa i chcą złożyć projekt uchwały, który odsunąłby ten obowiązek o dwa lata. Gościem programu jest Michał Krzemkowski, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie przewodniczący, najpierw byliście za uchwałą antysmogową, a dzisiaj można powiedzieć że jesteście przeciw? Nie, to nie znaczy, że jesteśmy przeciw. Ta uchwała była podejmowana w 2019 roku, no i w międzyczasie zaistniały bardzo poważne zdarzenia, między innymi wybuch covid i między innymi wybuchła wojna na Ukrainie, która spowodowała bardzo dużo perturbacji na, na rynku. Energii cieplnej, na rynku energii surowców y, y, cieplnych. Ale priorytetem. i spowodowała inflację, która powoduje, że pewne podstawy ekonomiczne tego procesu. Ekologizacji ogrzewania w naszym województwie się zmieniły. I te, te uwarunkowania są ważniejsze od tej konieczności, bo tak wtedy mówiono, Urząd Marszałkowski tłumaczył nowelizację, bo ona była po tak, bo tak, 2019-2021, tak. bodajże nowelizacja uchwały. Konieczność przyspieszenia działań związanych z poprawą jakości powietrza. Wręcz trzeba błyskawicznie działać, żeby jakość powietrza poprawić. To, to o czym Pan mówi, inflacja, tak. wojna, y, y, to jest ważniejsze niż to, że smog dusi, czy też nawet zabija? Te podstawowe działania, które były założone w tej uchwale, a mianowicie wyeliminowanie z kotłów do spalania paliwa, takiego paliwa, jak węgiel brunatny, jak koncentraty, jak drewno wilgotne, jak miał, nastąpiły od razu, już po wejściu w życie tej uchwały. I one miały zasadniczy wpływ na poprawę jakości powietrza, które unosi się nad naszymi głowami. Także ten podstawowy. Podstawowy cel tej uchwały został zrealizowany już właściwie od samego początku. Problemem jest jednak to, że nie wszyscy tego zakazu przestrzegają, a tych kontroli, które realizują Straże Gminne czy Straże Miejskie nie jest wystarczająco dużo i nie do końca jest ten proceder spalania. Tymi paliwami yy, respektowany. I... Ale przypomnijmy, że dzisiaj w regionie obowiązuje I... tak, tak. całkowity zakaz eksploatacji kotłów na paliwo stałe, pieców, kominków jako podstawowych źródeł ogrzewania w miastach prezydenckich, uzdrowiskach yy, i też jest wymienione nakło nad notecią, wszędzie tam, gdzie jest możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej albo gazowej. Yy, obowiązuje zakaz eksploatacji, a to to oznacza, że nie jest przestrzegany? To znaczy, ten zakaz jeszcze nie obowiązuje. On będzie obowiązywał od 1 stycznia. Przyszłego roku, mianowicie wszystkie piece, które nie spełniają norm PNEN 303 5. 2012, normy unijnej, a także tak zwanej dyrektywy Eco Design, wszystkie te piece i kotły wszędzie tam, w miastach prezydenckich naszego województwa, a także w sanatoriów, będą musiały być zlikwidowane i w ich miejsce. Trzeba albo postawić pompę ciepła, albo piec na ogrzewanie gazowe, albo piec na ogrzewanie olejowe. Na paliwa stałe będą nie będzie takiej możliwości, żeby, żeby, żeby korzystać z takich piecy. I te piece o tych najniższych klasach pierwszej i drugiej muszą być wyeliminowane już od 1 stycznia 2024 roku, natomiast piece trzeciej i czwartej klasy od 1 stycznia 2028. A piece najwyższej klasy, klasy piątej, które w tej chwili są jedynymi dostępnymi na rynku, muszą być wyeliminowane w 2030 roku. W miastach prezydenckich od 2030 roku będzie można palić tylko w piecach gazowych lub korzystać z pomp ciepła, czy w piecach olejowych. Tam, gdzie jest dostęp do, do sieci gazowej albo I, do sieci I te przepisy, o elektro. których Pan mówi, to miał być początek końca węgla. Tak też się mówiło o tych przepisach. Tymczasem to są dane radnych Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory wymieniono jedynie 20-30% źródeł ogrzewania na paliwo stałe. Dlaczego tak mało? Dane są różne. My się opieramy zarówno o dane Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, jak i te dane, które nam się udało uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i te dane, które zbieramy od wójtów burmistrzów. No i tam rozstrzał jest bardzo różny, to jest od około 15 do 30 osób, które były zobowiązane do wymiany piecy pozaklasowych, czyli pierwszej i drugiej klasy, a często są to piece ekologiczne, ale już nie certyfikowane po prostu przez Unię Europejską. I, i taki dopiero jest zasięg tych wy, wy, wymiany, więc pozostali właściciele czy użytkownicy domów, gdzie takie piece są, tego nie wykonali i do 1 stycznia na pewno większość zdecydowana z nich większość nie wykona. W związku z tym od 1 stycznia... Zdecydowana większość posiadaczy tych piecy znajdzie się poza prawem. I myśmy zaproponowali, aby ten okres likwidacji e, piecy pozaklasowych wydłużyć o dwa lata. I z takim projektem uchwały wczoraj żeśmy... Wczoraj się skierowałem do, do, do Przewodniczącej Sejmu. To jeszcze tylko dopytam, bo są dotacje gminne i są też dotacje państwowe, jeżeli chodzi o wymianę pieców. Od lat się już mówi o wymianie kopciuchów na przykład i są na to fundusze. One są za małe? Dlaczego nie? Dlaczego, nie, dlaczego tylko 30%? Odpowiem Pani tak. Jeżeli jest na przykład w przypadku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony, ochrony Środowiska... Jest dotacja na poziomie 40%, bo to takie są najniższe dotacje dla osób, które uzyskują miesięczny dochód powyżej 2000 złotych. To w przypadku inwestycji, która kosztuje 30 tysięcy złotych, no to dotacja wynosi 14 tysięcy 16 000 musi sobie właściciel domostwa uzyskać na własną rękę. Może oczywiście dostać też 5 tysięcy, w przypadku Bydgoszczy 5 tysięcy. Z Urzędu Miasta, ale dalej pozostaje do zapłacenia przez niego 11 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy ceny paliwa poszły do góry, kiedy jest inflacja, często wielu ludzi takich środków własnych nie ma. A jest też tak, że musi zawczasu wyłożyć wszystkie pieniądze i dopiero ze zrealizowanymi fakturami zwraca się do, do funduszu czy do Urzędu Miasta o, o refundację Czyli... tych kosztów. Więc to ludzi. W pewnym sensie hamuje w takich działaniach. A druga kwestia jest taka, no, że widzimy, że wzrasta cena gazu. Byliśmy zmuszeni do, do rezygnacji z rosyjskiego gazu. Ten, ta, ta ilość gazu na rynku się zmniejszyła, ta dywersyfikacja jest też ze źródeł zachodnich. Z drugiej strony rośnie cena energii elektrycznej, w związku z tym węgiel nadal pozostaje najtańszym źródłem, ogrzewania. I, I w sytuacji, kiedy trzeba dokonywać takiej zmiany, raz, że ponieść koszty na kupienie nowej instalacji, a tą, którą ludzie posiadają, często ma 10-12 lat, dopiero co wydatkowali pieniądze na ten cel, a już muszą, muszą znowu ponieść środki. A jeszcze w dodatku jest perspektywa, że gaz będzie drogi i energia elektryczna, więc niektórzy się po prostu na to a zdecydowana większość się po prostu na to nie decyduje. No, panie Przewodniczący, mówi Pan, że jest perspektywa, że gaz będzie drogi. Czy w ciągu tych dwóch lat można założyć, czy zakładacie Państwo, że nie będzie inflacji? Zakładamy, że ponieważ sytuacja na rynku się stabilizuje, ponieważ uzyskaliśmy już dywersyfikację pochodzenia gazu. Został oddany port LNG, mamy kontrakt z Norwegią, na, na, mamy własne zasoby gazu. W związku z tym ten gaz w dłuższej perspektywie nie będzie drożał w takiej skali jak obecnie, a z drugiej strony inflacja też wyhamowuje, więc myślimy, że za te dwa lata sytuacja się unormuje, ludzie będą mieli czas na to, żeby jakieś indywidualne strategie w swoich gospodarstwach domowych przyjąć i też dozbierać sobie pieniędzy na to, żeby te inwestycje Domowe przeprowadzić. Czyli o co dokładnie apelują radni Prawa i Sprawiedliwości? O to, żeby po prostu trochę zmiękczyć tą, tą uchwałę, żeby dać te dwa dodatkowe lata na, na realizację tych ambitnych celów, które zakłada ta uchwała. A jeżeli... Mamy też... w tej chwili taką sytuację, że piece pozaklasowe muszą być zlikwidowane już od 1 stycznia tego roku, a na, na likwidację piecy trzeciej i czwartej klasy ten termin wypada za 4 lata dopiero. A co się będzie A my działo... chcemy spłaszczyć tą gradację, że nie, 4, nie 0 i 4, tylko 2 lata, 4 i 6 co... na wymianę pieców piątej klasy w miastach Co można założyć? Co się będzie działo po 1 stycznia 2024? Trudno założyć. Na pewno uchwała nie będzie zrealizowana, bo skoro większość ludzi znajdzie się poza prawem, no to niewątpliwie ta uchwała nie jest zrealizowana. Każda gmina będzie w inny sposób, że tak powiem, reagować. Jeden burmistrz może na przykład wprowadzić zmasowane kontrole, inny się z tego będzie raczej starał unikać takich sytuacji. Dużo pracy na pewno będą miały, będzie miał wojewódzki, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, policja będzie miała dodatkowe zajęcia. I też uważamy, że to skupienie się skupienie swojej uwagi na tym, żeby ścigać tych mieszkańców, którzy nie wymienili piecy, a nie ścigać tych, którzy palą gumą plastikiem czy innymi e, szkodliwymi rzeczami w, w, w swoich piecach. Ale no, ci, no, to ci, jest ci są jednak... ścigani, panie przewodniczący, ci są strasznie miejsca sprawdza nawet drony, y, drony latają nad pewno. Natomiast nie jest to, nie jest to y, y, realizowane w sposób to, optymalny. I jeżeli przy danych zasobach kadrowych straż miejska będzie miała jeszcze dodatkowo zadanie wyłapywania tych, którzy nie zmienili pieca, no to w mniejszym stopniu będzie. Ścigać tych, którzy palą byle czym w piecu. Jest inicjatywa, jest apel, ale żeby to się udało, to jest przecież potrzebna, potrzebna współpraca w Sejmiku. Rozmawiał Pan z radnymi koalicji czy też PSL-u? Liczymy na taką współpracę. Właśnie złożenie tego projektu, projektu uchwały wszczyna dyskusję na ten temat. Nie mam jeszcze odzewu z drugiej strony od Pani Przewodniczącej czy od Klubu Platformy Obywatelskiej. Nie mam. Czeka, czekamy na taki odzew. No i zobaczymy, no to teraz w rękach pani przewodniczącej jest, jest ruch, co dalej z tą uchwałą. Myśmy projekt złożyli, czekamy teraz na, na opinię prawną i jeszcze musi, muszą być przeprowadzone konsultacje i trzeba się zwrócić do wójtu burmistrzów o, o opinię. I wydaje mi się, że w, w miarę postępu tego procesu y, tych rozmów będzie coraz więcej My liczymy tutaj na, na poparcie. No, czy... Tak jak mówię, to jest bardzo, taki kompromis, bardzo kompromisowe rozwiązanie. Ale żadnych rozmów nawet za kulisami nie było z, z, z przeciwnikami politycznymi, bo tak możemy powiedzieć o radnych koalicji czy też PS. Były rozmowy na sesji z panem marszałkiem, który nie za bardzo widział potrzebę takich zmian. To były, były. Rzeczywiście zarówno ja, jak i moi koledzy klubowi, żeśmy na sesjach zwracali na to uwagę, że nie widzi takiej potrzeby. Natomiast wierzymy, że jak zetknie się z konkretnym aktem prawnym, naszego autorstwa zmieni zdanie, przemyśli sprawę, a jeżeli nie on, to przemy, przemyśli sprawę, przemyślą sprawie radni z Klubu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo projekt to nie jest projekt zarządu województwa, więc już to już nie marszałek jest inicjatorem, tylko jest klub radnych w Sejmiku. I ta sprawa będzie dyskutowana przede wszystkim na Sejmiku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem programu był Michał Krzemkowski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa.